Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Dziś będzie, jak co roku, o najbardziej bezsensownym, tragicznym z polskich powstań, powstaniu warszawskim. Zbrodni wojennej popełnionej przez polskich dowódców, będących również politykami, a w części przynajmniej jak Leopold Okulicki, sowieckimi agentami i prowokatorami. Decyzja o wybuchu powstania warszawskiego nie miała żadnych podstaw merytorycznych, żadnych podstaw, była po prostu zbrodnią wojenną. Tak ją oceniano wówczas, tak ją oceniał generał Władysław Anders, tak ją oceniało wtedy wielu ludzi. Już po wojnie szef wywiadu Armii Krajowej, Kazimierz Iranek Osmecki, pseudonim Makary, powiedział otwarcie, napisał: dla mnie nie ulega wątpliwości, że komuniści sprowokowali powstanie. Rozkaz przyszedł wprost z Moskwy. Kluczowym graczem był późniejszy szef Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, pseudonim Kobra Niedźwiadek, człowiek, którego Sowieci w 1941 roku zatrzymali, złamali, uczynili z niego agenta prowokatora, człowieka, który działał na ich rzecz, był podwójnym, potrójnym agentem. Ta kwestia, nie wiadomo, czy miała zmyć z niego hańbę bycia kolaborantem, czy też wręcz przeciwnie, miało pokazać, jak dobrze odczytuje intencje swoich zleceniodawców, intencje wygubienia polskiej elity, polskiej młodzieży rękami Niemców. Bo skutkiem powstania była anihilacja polskiej elity, zniszczenie najważniejszego ośrodka myśli i kultury, jakim była stolica. Życie straciło 16 tysięcy żołnierzy i około 200 tysięcy cywilów. Paryż Północy, jak nazywano Warszawę, przestał istnieć. Militarnymi zwycięzcami tego powstania byli Niemcy, bo musieli nim być, ale politycznymi byli Sowieci, którzy nie musieli walczyć i eksterminować polskiej elity. Zrobili za nich to twórcy powstania warszawskiego. To się wydaje szokujące, ale uważam, że należy rozpocząć dyskusję nad degradacją generałów Tadeusza Bora Komorowskiego, Leopolda Okulickiego, przede wszystkim awansowanego w czasie walk Altoniego Chruściela pseudonim Monter, Tadeusza Pełczyńskiego pseudonim Grzegorz i szefa Biura Informacji Propagandy pułkownika Jana Rzepeckiego. Wbrew posiadanym informacjom, wykształceniu i sztuce wojennej, z całą mocą parli oni do powstania, które musiało się skończyć hekatombą. Co więcej, wiedzieli o tym, że do chwycenia za broń prowokował nas śmiertelny wróg Sowieci. To powinno im dać do myślenia. Zresztą ten udział Sowietów, to, że powstanie warszawskie było jedną wielką, gigantyczną prowokacją, operacją sowieckich służb, jest tematem skrzętnie omijanym przez polskich badaczy historycznych, bo boją się oni o oskarżeń o szarganie narodowych świętości. Cała piątka wymienionych przeze mnie decydentów przeżyła powstanie i nie wyciągnęła wobec siebie żadnych konsekwencji, takich nawet chociażby jak wziąć po prostu broń i zginąć w walce razem z tymi dziećmi, które po prostu puścili z gołymi rękami na karabiny. Życie stracił w sowieckim więzieniu tylko Leopold Okulicki, ale to był sowiecki prowokator, który, uwaga, on przybył do Warszawy, to jest warte podkreślenia. Leopold Okulicki przybył do Warszawy w 1944 roku jako wysłannik wodza naczelnego Kazimierza Sosnkowskiego z misją niedopuszczenia za wszelką cenę do wywołania powstania. On zrobił dokładnie na odwrót, czyli zrobił wszystko, żeby powstanie wywołać. To jest takie przestępstwo. Zmiana rozkazu o 180 stopni, który skutkował największą tragedią w dziejach narodu.
Drodzy Państwo, to żadna katastrofa smoleńska, gdzie ich zginęło, no okej, okay, no wybitni ludzie, 96 osób, 200 tysięcy, ponad 200, prawie 220, ponad 200, nikt tak naprawdę nie wie, czy to jest 216, 220 po prostu tysięcy ludności cywilnej. Cała Warszawa, to jest największa tragedia w dziejach Polski. Jeszcze większą tragedią jest to, że zbliża się 79. rocznica. Jeszcze żyją ostatni powstańcy, ale wciąż nie ma woli do tego, aby nazwać rzeczy po imieniu. Będąc Polakiem tak naprawdę, trudno nie wstydzić się tego, że polska elita polityczno-wojskowa podjęła taką decyzję. Następnie, uwaga, ten sam człowiek, który wszystko wiedział o tym, o Katyniu wiedział, mówimy o Leopoldzie Okulickim, w 1945 roku spotkał się wraz z 15 innymi przywódcami państwa podziemnego, wbrew znowu decyzji legalnego rządu w Londynie polskiego, z przedstawicielami tych morderców, wiarołomców. No to, drodzy Państwo, no, wygląda na to, że oni po prostu ochoczo zamierzali negocjować swój udział w zarządzaniu Polską podbitą przez Armię Czerwoną. Ja to wszystkim przypominam, tym, którzy mówią o takich smutnych realiach, smutnych koniecznościach, że to są ci sami ludzie, którzy twierdzą, że w 1939 roku, w 1938 roku, w 1938 to Polska była jeszcze w grupie sojuszników Adolfa Hitlera i Niemiec, ale w 1939 roku, że Polska nie miała prawa negocjować, że musiała iść po prostu na konfrontację z Niemcami. Ci sami ludzie tłumaczą potem negocjacje z Sowietami, którzy zdobyli Polskę, podbili Polskę, którzy byli zbrodniarzami, którzy eksterminowali Polaków, twierdzeniem, że nie było innego wyjścia. Świętując bohaterstwo żołnierzy i ludności cywilnej Warszawy, należy wyraźnie potępić i choćby symbolicznie osądzić twórców największej katastrofy w historii Polski. Przypomnę jeszcze raz, generał Okulicki działał wbrew bezpośredniemu rozkazowi naczelnego wodza. To jest przestępstwo, które w czasie wojny karane jest śmiercią. Wtedy było. Degradacja byłaby surową, ale sprawiedliwą karą. Sama dyskusja zamiast na ten temat miałaby ozdrowieńczy wpływ na polskie umysły. Nie było bowiem równie krwawego i bezsensownego wydarzenia w naszych dziejach, jak w ogóle idiotyczna koncepcja akcji Burza, której ukoronowaniem było to powstanie warszawskie, ale akcja Burza polegająca na tym, że bierzemy i wspieramy jednego z polskich okupantów, w tym wypadku sowieckiego, w walce przeciwko drugiemu. Bardzo tak, bardzo nielogiczne, biorąc pod uwagę na przykład, że do 1941 roku obaj okupanci, zarówno sowiecki, jak i niemiecki, nie tylko symetrycznie mniej więcej depopulowali, szczególnie po prostu eksterminowali polską inteligencję, warstwy przywódcze, nawet urządzali w tej sprawie wspólne konferencje i wymieniali się doświadczeniami, jak w Zakopanem. To są... No i teraz nagle zapada po pakcie Sikorski-Majski, po lipcu 1941 roku, kiedy Hitler zaatakował Związek Sowiecki, następuje jakiś taki amnezja, zapomnienie nawet potem także Katynia, o którym polskie służby wiedziały przed 1943 rokiem, że doszło do mordów, nieznane były skale tego mordu, natomiast o eksterminacji polskich oficerów oczywiście wiedzieliśmy wcześniej. Mają to jakby za nic i zaczynają wspierać jednego bandytę przeciwko drugiemu, ignorując po prostu logikę, że doprowadzi to do zainstalowania w Polsce sowieckiego reżimu. Z punktu widzenia Polaków, najbardziej pożądanym efektem było jednak to, żeby Niemcy bronili się na wschodzie jak najdłużej, żeby na przykład zachodnie armie do Polski wkraczały, wyzwalając. To taka dygresja. Ja zawsze zwracam uwagę. Historia jest nauczycielką życia, jak mawiali Rzymianie, ale tylko wtedy, kiedy chcemy się od niej uczyć i wyciągamy wnioski. Bezsens taki, najbardziej chyba, najlepiej to zilustrował jeden z najlepszych felietonistów XX wieku, takich politycznych, ekonomicznych, Stefan Kisielewski, notabene założyciel
pierwszej polskiej liberalnej partii w XX wieku po, że tak powiem, upadku komuny. Kisielewski mawiał, gdy punktował, rozmawiali właśnie z tymi twórcami tego odpowiedzialnymi za wybuch powstania, to już on zwrócił uwagę do jednego z nich. Czy dziś, wiedząc, czym się zakończyło powstanie, spróbowalibyście jeszcze raz to samo zrobić? Tu jest ważne, drodzy Państwo, aby mieć świadomość, że ci ludzie dokładnie wiedzieli, że czym się skończy walka. Jeszcze wtedy pułkownik Antoni Chruściel, kiedy tam w ogóle była taka historia, wiecie Państwo, pojawia się taki argument, że gdyby nie nastąpiła decyzja o wybuchu powstania, to ludność, to polskie wojsko i tak, czy Armia Krajowa i tak by uderzyła. Więc, drodzy Państwo, 28 lipca Chruściel jako Monter, pseudonim Monter, wydaje rozkaz mobilizacji Armii Krajowej. Chce po prostu przed powstanie. Na przekazany po prostu Bur wtedy, po prostu generał, on się wahał cały czas, generał Tadeusz Bur-Komorowski, wydaje rozkaz demobilizacji. Uwaga, co się dzieje? Żołnierze posłusznie oddają broń i spokojnie rozchodzą się do domów. I to zdarzenie pokazuje, że nie było żadnego ryzyka, tak oni twierdzili, że polskie wojsko, Armia Krajowa to jednak było wojsko, zachowa się w jakiś sposób nieodpowiedzialny, że ten rządza mordu po prostu weźmie górę. Nic takiego nie miało miejsca, to jest po prostu zwykła bajka. Kiedy oni, Chruściel po prostu robił wszystko. Na przykład, kiedy 26 lipca Irenek Ossmecki informował o doborowych dywizjach niemieckich, które zmierzają w kierunku Warszawy, w tym elitarnej dywizji Luftwaffe, Chruściel nie pozwalał mu kończyć tej wypowiedzi, arbitralnie twierdząc, że to są oddziały kiepskiej jakości. No jednocześnie nie potrafił zwalczyć w jakikolwiek sposób argumentu, że no, ale przecież my nie mamy broni, bo przecież całą broń wydaliśmy na wschód, żeby tam była realizowana operacja burza. No to będzie też oczywiście wspomniany idiotyzm pomagać i to, jak to wyglądało w praktyce. No tak jak w Wilnie, gdzie nawet Niemcy pozwolili Polakom się zmobilizować, pozwolili się im przygotować do walki, ponieważ nie wierzyli w to, że Polacy zaatakują ich wspólnie z Sowietami, ponieważ z ich punktu widzenia było to nielogiczne, bo oczywiście tak to nastąpiło. To było wielkim szokiem dla Niemców przy walkach o Wilno, ponieważ tuż po zajęciu Wilna po prostu Sowieci wzięli, wygarnęli i po prostu zniszczyli całą polską konspirację i wszystkich tych, którzy wzięli udział w walkach o Wilno. Szczęśliwców po prostu nielicznych zmobilizowano do polskiego wojska, które maszerowało z Sowietami, a tak zwanych przywódców po prostu uwięziono, internowano, docelowo po prostu likwidowano albo wsadzano na długoletnie wyroki więzień, albo bez wyroków po prostu pozbywano się problemów. I co robi Monter w takiej sytuacji? On, czyli pan wtedy jeszcze pułkownik Chruściel, on twierdzi, że brak broni zastąpi furię odwetu. Drodzy Państwo, to był jedyny chyba taki zryw, w którym biegło czterech ludzi z jednym pistoletem albo z jedną sztuką broni ogólnie, na zasadzie takiej, że jak jeden upada, to podnosi go ten i biegną dalej już we trzech. To jest po prostu to, co oni zrobili wtedy. Gdyby tak to naprawdę pokazać ludziom, jak to naprawdę wyglądało, to ten mój skromny postulat, aby ich po prostu zdegradować, nagle by zostałby zrozumiany. Oni prowadzili wówczas, to nie było tak, że tam nie było ludzi. Był Kazimierz Irenek Ossmecki, był pułkownik Janusz Bokszczanin.
Byli ludzie, którzy im wprost mówili, do czego to był Jan Nowak-Jeziorański słynny. Byli ludzie, którzy im mówili wprost, czym to się skończy. I oni to potwierdzali. Zanotowano wypowiedzi Okulickiego, który powiedział, że tak, to się skończy gigantyczną rzezią, która po prostu poruszy sumienia świata. Czyli facet wysłał, drodzy Państwo, złożył ofiarę z ludzi. Złożył ofiarę prawie z ćwierć miliona Polaków, złożył ofiarę z całego miasta, ponieważ jemu się to wydawało bardzo ciekawą koncepcją polityczną, żeby poruszyć w ten sposób sumienie ludzi. To, że dziś ten facet jest honorowany, że ma jakieś place w Warszawie, w Polsce, to, że w ogóle są jakieś szkoły nazywane jego imieniem, jest po prostu obrazą myślących Polaków. Nie jesteśmy w stanie zbudować normalnego społeczeństwa, jeżeli nie wprowadzimy elementarnej prawdy historycznej do polskich podręczników. Tam musi kiedyś nastąpić taki moment, w którym w podręcznikach będzie wyraźnie napisane, że nie ma sporów co do tego, czym było powstanie. Powstanie było zbrodnią wojenną popełnioną przez generałów z różnych pobudek. Niektórzy z nich, tak jak Leopold Okulicki, byli sowieckimi agentami, sowieckimi prowokatorami. Inni, jak na przykład pułkownik, później generał Chruściel, prawdopodobnie byli ludźmi, którzy podjęli błędną decyzję w oparciu, w zasadzie nie wiadomo o co, to jakieś po prostu zaczadzenie, jak daleko sięgały wpływy rosyjskie. Weźmy na przykład to, że w Londynie przeprowadzono bardzo zgrabne odcięcie przy pomocy generała Tatara. To jest człowiek, który był wielkim zwolennikiem właśnie powstania, które zresztą przygotowywał plany powstania wybuchu powszechnego w Polsce, generał Stanisław Tatar, i on, to wszystko na to wskazuje, był w tamtym czasie w Londynie już sowieckim agentem. To był człowiek, który później wrócił do Polski, był sądzony, ale to dlatego, że Sowieci mieli zasadę taką, że nie ufali nawet swoim zdrajcom. Po prostu uważali, że skoro zdradziłeś dla nas, to zdradzisz też nas. Trzeba cię po prostu, dobra, fajnie, że pomogłeś, to teraz idziesz siedzieć, albo to i tak było, jakby to powiedzieć, luksusowe potraktowanie, no bo oni generalnie po prostu to zabijali zdrajców. Zresztą od śmierci Okulickiego napisał w swoich odkrytych ponad dekadę temu w Zakopanych gdzieś na daczy generał Iwan Sierow, z którym próbował pertraktować właśnie Okulicki, to napisał o nim, że był po prostu prowokatorem, który i nie byli do końca pewni, komu tak naprawdę służy, że oprócz Sowietom służył też Anglikom, Amerykanom, w związku z tym go odstrzelili. Bardzo ciekawe jest to, że Okulicki, zanim został zabity na Łubiance, po procesie 16 był człowiekiem, którego zeznania tak naprawdę dobiły polski ruch podziemny. On powiedział wszystko, łącznie z tym, w jaki sposób by przeprowadził odzyskanie i zabranie konspiracji, która została przeniesiona do rozwiązana, w jaki sposób on by zabrał tą broń. To jest też człowiek, który jest też odpowiedzialny za śmierć generała Emila Fildorfa, który nie był bezpośrednio zaangażowany w działalność konspiracyjną, natomiast w swoich po prostu opowieściach Okulicki wskazał go jako człowieka, który jest w stanie poprowadzić taką konspirację, który ma ku temu odpowiednie umiejętności. W tym wypadku po prostu zapłacił cenę za szczere i takie liczące. Cały czas Okulicki działał w takiej zasadzie, że Rosjanie, pokazywał im, że jest przydatny, że jest skuteczny, że Rosjanie go powinni zrobić swoim namiestnikiem. No zresztą zachowały się te jego niektóre haniebne listy z 1941 roku, jak mówił, że no to jest ważne, żeby Polska była, no że musi być czerwona, no to może to i dobrze, ale ważne, że będzie. I on, jakby to powiedzieć, aspirował do bycia jednym z kolaborantów zarządzających tą Czerwoną Polską. Szanowni Państwo, degradacja naprawdę to nie jest dużo.
aby pokazać degradację tych ludzi, którzy odpowiadają za powstanie. Ja to jeszcze raz powiem. Generał Bur-Komorowski, generał Leopold Okulicki, generał Tadeusz Połczyński, Antoni Chruściel, no i szef Biura Informacji i Propagandy, pułkownik Jan Rzepecki. To są ludzie, którzy powinni być naprawdę mieć w polskiej historii piętno hańby, piętno ludzi, którzy zniszczyli miasto, piękny Paryż Północny, którzy odpowiadają za śmierć prawie 220 tysięcy ludzi, ilu dokładnie tego nikt nie wie, którzy po prostu dopuścili się największej zbrodni. Niektórzy z nich z głupoty, niektórzy dlatego, że byli zdrajcami. Natomiast to musi kiedyś w Polsce wybrzmieć. Im szybciej to się stanie, tym zdrowszym społeczeństwem będziemy. Szanowni Państwo, na koniec polecam historię bez cenzury. Historię właśnie taką, jak ona powinna być, żeby uczyć ludzi, żeby pokazywać niewygodne rzeczy, nie takie, jakie chcemy widzieć, ale takie, jakie one były, bo tylko wtedy mają walory edukacyjne. Jest tutaj, drodzy Państwo, o tajnych lochach Putina, czyli o podziemnych miastach w Rosji, tych zbudowanych jako schrony, ale także tych wcześniejszych, które są adaptowane do różnych dziwnych celów. Warto przeczytać. Jest bardzo mocny tekst o tym, jak powstał, jak Bohdan Chmielnicki stał się symbolem, jak stał się bohaterem narodowym Ukrainy, chociaż wcale tego nie planował. Był po prostu szlachcicem I Rzeczpospolitej, który chciał zrobić karierę, tylko jakoś mu tam nie wyszło. Trochę mu się to poplątało i został wepchnięty w taki cykl bycia bohaterem. Warto przeczytać, bardzo mocny materiał, napisany na podstawie pracy dyplomowej. Autor po prostu skrócił swoją pracę dyplomową do rozmiarów tekstu popularnego, dlatego jest to bardzo nasycony wiedzą tekst. Jest też tutaj z takich mniej znanych rzeczy historia amerykańskiego Sądu Najwyższego w XIX wieku, który bronił niewolnictwa, uważał, że niewolnictwo jest częścią amerykańskiej konstytucji. Stąd późniejsze zmiany w tej sprawie musiały być uchwalane w formie poprawki, a także później stał na stanowisku, że rasizm jest okej i dlatego ten rasizm, segregacja rasowa utrzymywała się do drugiej połowy XX wieku. Jak naprawdę traktowali prawa człowieka amerykańscy sędziowie, ojcowie amerykańskiej demokracji? Warto przeczytać, bardzo niewygodny temat w świecie, w którym amerykańska demokracja dziś no, wciąż jednak błyszczy. Jak ona się wykluwała, jak to było naprawdę, też warto przeczytać. Historię bez cenzury polecam, a Państwu mówię, do zobaczenia.